No to ja już jestem z powrotem. Ja również. Hej. No właśnie wygrałem. Moje gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Ja jakoś słabo idzie. Wczoraj zresztą też. Ja wczoraj miałem słaby dzień, zrobiłem takiego deka z Huntera, który w ogóle nie działał totalnie. Ale i tak dwa mecze mi się udało wygrać. A to ja dzisiaj? Bo dzisiaj zrobiłem takiego szamana, ale nie miałem już co wybierać z tych kart, które mi się pokazywało i też jakoś niespecjalnie. No, zresztą Huntera bardzo często się robi pod bestie, nie? Ale tak akurat, tylko że musi być dużo bestii w deku. Ja miałem taki dobór kart, że te bestie mi tylko kilka wpadły. To w ogóle ze sobą nie grało. Ja to szczerze powiedziawszy Huntera akurat unikam, bo niespecjalnie mi się nim gra. Najbardziej chyba lubię Priestę. No ja szamana, wojownika, paladyna, Priesta, maga. No maga to nawet mi nie mów o magach, bo to... Pyroblast, 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 no. Pyroblast. Dobra, ja za chwilę wrócę, bo to skoczę do porządku, panie. W porządku. Ale cały pomysł na krzyżowca jest taki paladyński. Ja w zasadzie nie wiem, czemu klasa się nazywa krzyżowiec, a nie na przykład paladyn. Zresztą są trzy takie... trzy takie klasy są w różnych grach fantasy, które w zasadzie są pewnym... O Jezu, tu się zaraz coś stanie złego. Pewnymi wersjami tego samego rycerza. To jest paladyn, krzyżowiec i templariusz. Chociaż templariusz bywa trochę inny. Ja najbardziej mi się podobały pomysły na klasy z gry, która nazywała się Shadowbane. Ja wiele razy o niej mówię, to jest jedna z lepszych gier MMO, jakie widziałem. Ale to całe lata temu. Ua. Mój krzyżowiec zaczyna przypominać ciekawego krzyżowca. Zresztą zdaje się, że taki pierwszy krzyżowiec w pierwszym akcie Diablo to był jeden z naszych towarzyszy, prawda? No właśnie. ISDN, tam odsyła was do ankiety, ja też jestem totalnie rozbity, bo jakby Adam zorganizował ankietę i ja już teraz jestem na nią skazany. No dobra, będziemy sprzedawali, nie będę tu tego na razie przerabiał na różne dusty i takie inne rzeczy. Bo mi się nie chce. Teraz tu to obchniemy. Znaczy, to jest, ta gra to jest hack and slash. Ja sobie zdaję sprawę, że jakby oglądanie jej nie musi koniecznie należeć do najciekawszych przeżyć. No ale to jest coś, co na pewno wiele osób w to zagra. Więc wypada troszkę się zorientować, co to jest. Jakaś tam rzetelność też powoduje, że wypadałoby, żebym zobaczył, jak to ma działać, jak to wygląda i tak dalej. I tak dalej. Wiem, że dużo osób czeka na Smite, ale cierpliwości na wszystko. Dobra, rzućmy sobie okiem na to. To jest jakieś takie podpalenie ten. A tutaj 9-8, 11-4. Zostajemy przy włóczni. Ja lubię włócznie, tak w ogóle.
Tak, tak, będzie, będzie ten, pokażę. What the heck? Nie wiem, co to było, to chyba mnie ktoś odpycha tutaj. A, to te. Paskudy. Pięknie. Musicie przyznać, że kurde, paladyn w akcji, znaczy krzyżowiec w akcji, o proszę. Kompletnie niewinny błąd. Krzyżowiec w akcji wygląda zaskakująco dobrze. A w tej chwili jestem sam, ale Mateusz może w każdej chwili do mnie dołączyć, więc będę... Ile w tej chwili kosztuje Diablo 3? Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Tak, będzie Diablo Reaper of Souls na YouTube. Czy ja przed chwilą nie odpowiadałem na to pytanie? Dosłownie przed sekundą. Będzie, będzie. O, Gilgamesz. I love it. Wskoczył nam poziom. O, mamy jakiś... jakąś runę. Elegancko. Rzućmy okiem, co mi tu wpadło. Bracery. To Roar. Okej. Zobaczmy. Wymieniliśmy szarże. Parę rzeczy wymieniłem. A, to jest taki atak. Ile on kosztuje? 20 Wrath. Ja będę wolał szarże, bo ona jednak pozwala doskoczyć do przeciwnika. Szybko. Ale i to wydaje się dosyć atrakcyjne. Wow. Tak, tak, mam zamiar robić, ja kamera i ja. Wiele rzeczy mam zamiar robić. A, to jest taki. Ten, mam taką runę, która powoduje eksplozję tego podstawowego ataku. Ale to nie ma sensu w takim układzie. Bo mój drugi atak jest obszarowy, więc ten pierwszy nie musi być. Czy ja grałem w GTA 2? Tak, grałem. Odcinka z Assassin's Creed nie było, napisałem czemu go nie było już w poprzednim odcinku.
Tylko, że się nikomu komentarzy nie chce czytać, no to co ja zrobię? My studies indicate that a high-level cleric of the Zakarum named Akan began to sense the corruption that was eating away at the heart of his faith. He knew this corruption would eventually destroy his beloved church and that he must take action. After much prayer, Akan hit upon the idea of an order of crusaders. Muszę przyznać, że zacnie się. Na tym walczy. Brakuje mi szarży. Jednak. A zaraz, tu jakiś sposób. O. Żeby te umiejętności. Zaraz. Mausa. Żeby te umiejętności nie były tak przypisane do konkretnych. Options. Gameplay. Okej, okay, ja już jestem, jak tuś. Hej, hej. Jak tam idzie? Wiesz zawalowanie? Idzie w porządku. A powiedz mi, zdaje się, że była taka opcja, żeby te skille nie były przypisane do konkretnych klawiszy. Na przykład, że mogłeś sobie pod prawy przycisk myszki przypisać na przykład defensywny skill, albo... Nie pamiętam, jak to szło. Jak to się włączało. Elective mode. Po prawej i drugiej od dołu. Ale gdzie, w opcjach? W tym menu, w którym jesteś. Jak masz gameplay, to masz po prawej stronie, drugie od dołu, elective mode. A, okej, okay, dzięki. Okej. Okay. Jakieś opóźnienia są chyba na streamie, bo... Tak, są. Ja dzisiaj też na swoim jakieś takie wyjątkowo duże mam. Dlaczego? Nie dostałem jeszcze bety, ale robię wszystko, co w mojej mocy, by dostać. O no, to nie jest takie proste, to czasami, kurde. Tam wiesz, pisałem do Blizzarda i koleś mi odpisał, że mam bardzo wysoki priorytet, żeby dostać beta keya, bo coś tam. Że nie wiem, ile ten priorytet potrwa. A niestety trochę nie nosi. No, tym bardziej, że te klucze nieźle kosztują. Ja się założę, że jest masa ludzi, którzy mają do tego dostęp i je sprzedają. Niestety, świat... rzeczywistość bywa brutalna. Jak można sprzedać coś za 1000 zł, a masz do rozdania na przykład 10, czy tam za 1000 dolarów, a masz do rozdania 10, no to tam czasami co niektórzy 2-3 gdzieś puszczą bokiem. No, wiesz, ja miałem 25 kluczy do rozdania do Hearthstone'a, jak chodziły po... To jest do 250-300 euro. No, ja też rozdałem z 50 tych kluczy i też były, kurde, można było nieźle sprzedać. No, tylko, że wiesz, my jesteśmy youtubery, streamery, no to nam zależy, żeby nasi widzowie byli zadowoleni, nie? No. A nie wiem, jakoś... Wiesz, jak sprzedałem, znaczy jak rozdałem te klucze, to nawet mi przeszło przez myśl, ale tak jak je rozdawałem, to ja spoko porozdaję. Ludzie będą mieli radochę. No. Ale co do kluczy Diablo, to wczoraj widziałem ofertę, że ktoś oferował 1000 dolarów za klucz, więc to już w ogóle poza zasięgiem. No. Szaleństwo. Byłbyś gotowy tyle zapłacić? 1000 dolców? Nie. Aż tyle nie zarabiam, żeby 1000 dolarów za metę zapłacić. No. Co mi zadaje? No taki bardzo podobny jest ten mechanizm jak u tego, u Monka z tym. Albo właściwie u Maga, że niektóre skille generują energię, a niektóre je zużywają. Nie, to u Monka, bo u Maga nie masz chyba niczego. A tak, co on generuje. Się sama się generuje, no tak. Kojarzy już. No, co ja mam tu zrobić? Trudek. Ale w tym pierwszym kontakcie bardzo przyjemny krzyżowiec się wydaje.
No, tam później ma bardzo ciekawe te umiejętności. Ogólnie wygląda takiego na takiego trochę przekoksanego, jak to u Blizzarda zazwyczaj nowe klasy. Monk czy ten, Death Knight tak samo były dosyć mocne, jeżeli chodzi o sam początek, jak się pojawiły. No. No to wiesz, lepiej zrobić coś, co jest silne, bo po pierwsze cholernie przyjemnie się gra taką postacią, a potem delikatnie to zmniejszać. Ja w ogóle lubię postacie, które mają tarcze. Dobrze, no ten, mi się ten Crusader się opiera ogólnie na tarczy. No. On więc... tam ma nawet zwiększony damage od tarczy, więc to jest mega... mega rzecz, to raz, a dwa ma też tamta, a tego strasznie, no strasznie to może nie, ale brakowało tego w Diablo, bo nie można było tankować drużynie, tam mobosów większych. No bo oni chcieli uciec od tego modelu, wiesz, tank, healer i tank, healer i DPS, ale tak sobie myślę, wiesz, niezależnie od wszystkiego i wydaje mi się, że Guild Wars 2 to też pokazało, że te klasy, że jednak ten model, wiesz, trzyzadaniowy, to jest fantastyczna rzecz. Jak ludzie mogą się uzupełniać, bo jak każdy może napieprzać, albo każdy może tankować, albo każdy może healować. Znaczy tak było, zdaje się, w Guild Wars 2, że tam właściwie nie było potrzeba tanka teoretycznie, nie? Wiesz co, mnie to akurat Guild Wars 2 bardzo szybko zdradziło i niespecjalnie. No mnie też zdradziło niestety. Czaję. A żałuję, bo kurde, zapowiadało się niesamowicie. Ja myślałem, że w tej grze lata spędzę tyle, co w Diablo, co w Warcraftcie. Też ale tak może myślałem, jeszcze kiedyś. Ale później jakoś tak... Czemu w Diablo nie gram? Głównie dlatego, że nie mam dostępu. Ale będę grał, nie martw się. Ach, cudnie. Nie wiem, czy patrzyłeś na wendorów, ale też warto zerknąć, bo temu wendorów są trochę poprawione i nawet coś ciekawego można czasem dorwać do tej klasy. No widziałem już od razu, że jest jakiś niebieski przedmiot do kupienia, a że mam kupę kasy, bo to jest skopiowane konto z mojego... Znaczy wiesz, kopiujesz sobie konta, nie? To tak, tak jak tak, w głowie, nie? Więc ten cały gold jest. Zresztą chyba cały ten model wtedy stary był oparty o to, że jest też ten dom aukcyjny, co i tak totalnie zrujnowało grę, bo sobie kupowałeś za grosze jakieś itemy, które rozwalały wszystko na tych wstępnych poziomach, więc cała przyjemność z szukania przedmiotów to był żart jeden wielki. No był niestety i na początkowych i na późniejszych, bo później się nic nie zdało wyfarmić. No. Latało po tym świecie, ale no, wydropić coś ciekawego to raz na 3 dni. No, ale teraz dom aukcyjny, nie wiem, czy w ogóle, wiesz, usuwają. Tak, wiem. Ale to jest chyba najlepsza rzecz, wiesz, znaczy, to totalnie, oprócz tego, że niektórzy tam uważali, że to budowanie tych talentów zostało zniszczone, nie, to okej, to mogę się zgodzić, tam może komuś pasować ten stary system z Diablo 2, natomiast to jedno było pewne, że jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi o dropowanie itemów, co fantastycznie buduje, wiesz, to chęć tego farmowania, czy tam farmienia, jak to się po polsku mówi, no jakby było totalnie zabite w trójce. No było niestety. A teraz to naprawili, bo w ogóle zmienili... Jak usunęli dom aukcyjny, to mogli zmienić ten system odpowiedzialny za przedmioty. Aha. I teraz to powiedzmy, że wróci do normy, bo te itemy nie będą... Nie będzie dropiła taka kupa dosłownie, jak dropiła wcześniej. No. To już teraz widać, że te przedmioty, które się dropują, ja od razu je ubieram. No, ale na endgame'ie po prostu, wiesz, zmniejszyli... jakby to nazwać? Ja to nazywam spektrum, ale nie jestem pewien, czy to dobre słowo. W każdym bądź razie zmniejszyli ten... kurczę... Nazwijmy to zasięg, może... i możliwości, jakie statystyki mogą osiągnąć na itemach. Jak było na przykład 30 do 100 siły, to teraz jest 75 do 100. Więc o wiele prościej jest wydropić coś dobrego. Teoretycznie każdy item, który się wydropi, ma tam jakieś te wartości takie sensowne, a nie takie, że dropisz
60 levelu na ramienniki, które mają 60 siły, 50 wita i 40 wszystkie odporności. No, nie da się nic z tym kompletnie zrobić. O, no, no, no. Spektrum to akurat dobry był wyraz do tego. A, no, nigdy nie jestem pewien. Tak, Rod gra teraz w betę Diablo. Kurde, pamiętam jak dostałem betę Diablo trójki, to tą pierwszą, jak mogłem pokazywać różne klasy, to te materiały z tych klas, ja teraz zresztą wrzuciłem ją u siebie na kanale, te klasy na top, jakby żeby można było do nich wrócić, gdyby ktoś chciał, to one do dzisiaj osiągnęły po 100 tysięcy wyświetleń. I to był hicior, ludzie strasznie czekali na to Diablo. A potem, oj, tak. Potem już nawet nie mogłem wrzucać kolejnych odcinków z tego, bo ludzie byli tacy wkurzeni, że ciągle tylko Diablo i Diablo. I dla mnie to był dramat, bo ja sobie w to grałem. Wiesz, jak nie mogłem nagrywać, no to czułem się, jakbym marnował czas trochę. No to wiesz, ja mam podobnie. Czemu ciągle HS? Czemu ciągle HS? Gdzie jest DOT? Gdzie jest DOT? No, ale Duel of Champions jest świetną grą, to się nie da zaprzeczyć, natomiast z jednej strony prostota Hearthstone'a, a z drugiej strony ten jednak wysoki poziom komplikacji, który dopiero później się zauważa, to jest świetna sprawa. Chociaż przyznam, że w Hearthstone'ie trochę mi brakuje kart i często te deki, na które trafiam, są bardzo powtarzalne. No są, ale w Dotu też na wyższym elo wszyscy grali tym samym. No właśnie, więc... Znaczy HS ma zdecydowaną przewagę nad docem pod jednym względem. Bardzo dużego community, które w tym momencie już zrobiło, nie wiem, 50 razy więcej ogólnie rzeczy niż przez cały czas istnienia doca. Bo są i turnieje regularne, i są artykuły, i są jakieś tam strony, i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. I to jest naprawdę bardzo duża przewaga w porównaniu do... No tak, tylko wiesz co, pamiętasz jakby o Duel of Champions w ogóle się nie mówiło, jeżeli jak ona wchodziła. Ja byłem pierwszą osobą, która to chyba w Polsce pokazała, tak w ogóle przynajmniej z tych dużych youtuberów. I dla wszystkich to była spora niespodzianka, że taka gra w ogóle jest, nie? Więc tam marketing był zerowy praktycznie przy tym Duel of Champions. No, marketing, support, tam wszystko jest zerowe. No tego to wiesz. Nie wiem akurat, no. Nie musiałem korzystać. Ja jestem przyzwyczajony do standardów Blizzarda, przez to, że ileś tam lat grałem w tego WoWa. Mhm. I ja nie potrafię zrozumieć, jak w docu przez, nie wiem, 2 czy 3 miesiące mógł być bóg, o którym wszyscy wiedzieli, i gracze, i twórcy, i nikt kompletnie z tym nic nie zrobił. Była takie wydarzenie, które nazywa się Tydzień Bohaterowości. Słucham? Tydzień Bohaterów? Czy takiego... Bo mówisz o tych kartach, które są tam na dole, tak? Tak, tak, tak. Tylko właśnie mogę sobie nazwy teraz przypomnieć. Nie wiem, tydzień bohaterów, tydzień surowości, tydzień czegoś tam. Wiesz co, takie nie pamiętam, bo mi się z różnymi kartami, kurde, mylą tytuły, więc... No trzeba, ja właśnie też mogę sobie w tym momencie przypomnieć. W każdym razie wydarzenie działało tak, że jeżeli zagrywałeś stwora chyba z kosztem 4 albo mniejszym, to kosztował on jeden więcej, a jeżeli nie mogłeś zapłacić, to dostawałeś jedno obrażenie. Aha, to pamiętam, no. I to było zbugowane na tej zasadzie, że jeżeli zagrywałeś coś za 3, mając 4 surowce, to zabierało ci 4 surowce i dostawałeś jedno obrażenie. No co było dosyć przegięte, jeżeli chodzi o jakieś tam stołpołki i tym podobne deki. I oni tego nie potrafili naprawić przez 2 czy 3 miesiące. No, albo nie chcieli. Nie wiem, nie wnikam już, jaki był ich ten powód. No w każdym razie przez ten czas było to po prostu popsute. I wiesz, w końcu to naprawili przy wydaniu patcha. Jednym z feature'ów patcha było naprawienie buga, który był od paru miesięcy. No to jak ja pamiętam, to wiesz, w WoWie pojawia się bug, jest hotfix 4 godziny później i po bugu. No, to prawda. Naprawiają, znaczy są pewne rzeczy, których chyba nie potrafili naprawić przez lata, jak na przykład problem z tym zwaniszem Łotra. Ja pamiętam, że tam były tyle sposobów na naprawianie. Robili takie patenty, że przez jakiś czas Łotr był nieśmiertelny po tym waniszu. Było mnóstwo. Zresztą do dzisiaj chyba jest taki bug, że jak Hunter wypuści na ciebie peta albo Warlock, albo cokolwiek, i ty wejdziesz w stealth normalnym guzikiem,
To ten pet i tak do ciebie dobiegnie, nie? Nawet jeżeli nie byłeś w kombacie. Wiesz co, nie wiem. No to jest taki, ja dosyć długo grałem łotrem i wiesz, Hunter wypuszczał na mnie zwierzaka z połowy mapy dalej, nie? I ten zwierzak biegł do mnie, ja nie byłem w kombacie, co prawda. Wiesz, ukrywałem się normalnie, a ten zwierzak mnie dopadał w ukryciu, nie? A, to, o tym to w ogóle nie słyszałem. No, no. Ale w sumie nie grałem ani jednym, ani drugim. Może dlatego... No... Ale tak jest tak, jak mówisz. No, Carson, nie powiem, że nie ma swoich minusów, bo na pewno ma, ale mimo wszystko bardzo przyjemnie mi się w to gra. No. Ja mam nadzieję, że wprowadzą możliwość grania z przyjaciółmi nie w oparciu o własne zbudowane deki, tylko w oparciu o jakiś tam system taki randomowy bardziej, taki jak jest w arenach. Wiesz co, o tym akurat nic nie mówili na blisko, nie? No bo wiesz, ja bym na przykład chętnie z tobą pograł w Hearthstone, ale za bardzo nie widzę sensu, bo ja mam, wiesz... No, to jest oczywiste, że będziesz grał lepiej, bo grasz dłużej i zresztą jesteś bardziej doświadczony. To mi akurat nie przeszkadza, nie? Ale nie widzę sensu budowania deku przeciwko tobie z tych kart, które mam. No, cholera, trochę wiem, może... kart mam. Znaczy wiesz, można się umówić, że same rary bez epików i legendarek. Nawet turnieje robili w takiej formie. Nawet turnieje robili w takiej formie na początku bety, że po prostu był standard limited. Nie mogłeś używać epickich i legendarnych kart, żeby właśnie szansę wyrównać. Na początku myślałem o tych podstawowych dekach, ale one są tak żenujące, że nie da się na tym grać. No. No to są jakieś defaultowe faktycznie. Ale dziwi się, że nie zrobią tego trybu arenowego do gier z przyjaciółmi. To byłaby fajna sprawa. Wiesz co, oni na Bliskonie w jakichś tam wywiadach mówili, że ich podstawowym celem jest w tym momencie zrobić grę na tyle, żeby mogli ją wypuścić do open bety. I dopiero jak ona będzie w open becie, to będą dodawali kolejne feature'y, jak tam... nie podawali przykładu jak co. A nie, podawali, przepraszam. Jak na przykład Spectator Mode. To dopiero jak wypuszczą do open bety Hearthstone'a, to zajmą się takimi feature'ami, więc coś takiego może też właśnie w momencie, kiedy ta open beta ruszy, oni się tym zaczną zajmować. Aha, spoko. Nie, bo to areny można zawsze grać. No, to fajne by było, bo wiesz, turnieje można by po prostu robić, że robi się te turnieje na dekach z areny, a nie tylko na konstrakty. No, turnieje w karciankach limitowane, czyli właśnie drafty czy sealed decki były czymś normalnym, a tutaj tego brakuje, tym bardziej, że jest taka możliwość. No właśnie. Okej. Okay. Kurczę, no zobaczymy, oni na pewno, wiesz, Blizzard ma to do siebie, że oni dosyć mocno słuchają tego community, wbrew temu, co się tam mówi. Jak czegoś nie mogą zrobić, na przykład balansu w WoWa, no to wiesz, to można mówić, tak, słuchamy community, ale nie potrafimy tego zrobić, nie? Albo ludzie też mają wrażenie, że o kurde, nie zrobili balansu, nie słuchają ludzi. Okej, to nie jest takie proste. Natomiast jeżeli chodzi o takie rozwiązania, to oni mają skłonność do pożyczania pomysłów od ludzi i bardzo, bardzo dobrze. No, miejmy nadzieję. Znaczy, to oni tam mówią, że będą robić to, tamto. No teraz zmieniają tam trochę balans. Znaczy, na blisko nie mówili o tym balansie, o zmianach w balansie. Redesign tych rankedów, te nowe rangi. Więcej wygranych na arenach i coś tam jeszcze chyba było. Ale mówimy o WoWie? Nie, o Hearthstone'ie. Aha, Jezus Maria, wiesz... A wiesz, te gry są do siebie podobne wszystkie, co oni robią. Mają takie, wiesz, punkty wspólne. Jak areny, jak wiesz, jak... balans, to jest normalne u nich. Nie, no balans w Hearthstone'ie jest... No jest sensowny, no jest przewaga jakichś tam klas, no ale nie da się zrobić tak, żeby wszystkie klasy były jednakowe. No, zawsze są kantery jakieś. Ale tak, nie jest najgorzej, chociaż muszę przyznać, że w tej chwili mag... No jest dosyć upierdliwy, nie? Z tym deckiem opartym głównie na czarach. Fireball, pyroblast, nie żyjesz. No. No jest. Dla mnie to jest trochę przesadzone, te spele. One powinny zadawać mniej damage'u i być tańsze. Aha, ale tak... No. Jednak dycha z jednej karty, no to jest masakra. Ja tym magiem zresztą gram. Trochę nie jestem w temacie. To ile pyroblast kosztuje teraz? 8 many, 10 damage'u. No. A teraz zwiększyli mind controla do
Do 10. Znaczy jeszcze nie zwiększyli, ale zwiększą w tym patchu chyba co będzie teraz. No chyba nie takie głupie rozwiązanie, bo faktycznie ta karta miażdży. Ale nie jestem pewny, czy 10 punktów... czy 10 punktów kosztu cokolwiek rozwiąże w tej kwestii. Jasne, no to są zawsze dwie tury. To już nie jest takie hop-siup, doczekać do 8 tury, a doczekać do 10 w late game'ie nie jest tak prosto. No teraz to jest po prostu tak irytujące. Już nie mam siły czasem patrzeć na to jak na arenie. Mind control, mind control, mind control. Wygrałeś przegraną grę. A tak, tak. No miałem tak ostatnio właśnie. To po prostu doprowadza do takiej nerwicy. Znaczy karta jest dobra, tylko jakoś... Ona jest fajna w ogóle taktycznie, strategicznie, tylko nie sposób jej skontrować, bo... Zabiorą ci nawet... Nie chodzi o to, że ci potężnego miniona zabierze, znaczy z tego stronnika, tylko takiego, który w tym momencie, wiesz, może rozwalić totalnie grę, nie? No... Tu wiesz, no tutaj też jest wymiana, jeżeli chodzi o wymianę kart. Bo ty zużywasz Mind Controla, ale za Mind Controla zabijasz przeciwnikowi kreaturę, sam wystawiasz kreaturę i przeciwnik, żeby tą kreaturę zabić, jeszcze musi coś poświęcić. Co najmniej 3 karty ma z jednej. No. Tak. A bardzo często więcej, bo przejmuje to, co wymaga więcej niż jednej karty, żeby to zabić. No. To się zgadza. A swoją drogą ostatnio wydropił mi ten, po arenie wydropił mi Jarlax. Więc mam Deathwinga w deku i Jarlaxa. No ten bohater taki, który zabijasz swojego bohatera i wiesz... A Jarlaxus. Jak powiedziałem? Jarlax. Powiedziałeś Jarlax? No. Jarlaxus. To jest ten, boss The Isle of Crusader. Z Wotla. Jak ktoś nie pamięta. Myślałem, że on był z tego, z Karakzanu. Nie. W The Isle of Crusader, w tej okrągłej arenie był. Jako drugi boss. Wychodził taki mały gnomek, nie pamiętam jak on się nazywał. Miał przyzwać demona, a przyzwał przez przypadek jakiegoś tam komandera płonącego legionu, tego Jarlaxusa właśnie. No, pamiętam, bo ja wtedy magiem grałem, a z niego się kradło te buffy z spellsteelem, które zwiększały chyba casting speed czy coś tam i się kręciło magiem kosmiczny DPS. I potem się dostawało bana na 3 dni za exploity. Nie, to była część taktyki. Bo on miał, wiesz, buffa, którego trzeba było albo spellstealować, albo dispelować. Nie, żartuję. Często było niestety tak, że tak chyba było w tym, jak wyszedł pierwszy raz... jak wyszedł w The Wrath of the Lich King, jak się nazywała ta ostatnia instancja? Patrz, jak ja wielu rzeczy nie pamiętam. Ice Crown Citadel. No. I tam wiem, że parę razy gildii zbanowali za to, że używali normalnych mechanizmów, traktując to jako exploita. Zbanowali przede wszystkim... nie wiem, czy to był Paragon, czy Ensidia. Jedna z tych topowych gildii. No. Za to, że Rogue używały bomb. Jakoś, nie pamiętam już dokładnie jak, ale bomby działały tak, że tam na obrzeżu się ten lód zapadał, a jak się rzuciło bombę, to ten lód się pojawiał. I oni faktem robili wszystko normalnie, tak jak zawsze, bo na każdym bossie tych bomb używali, żeby zboostować DPS, ale akurat tam przy okazji jeszcze odnawiali sobie tą lodową podłogę, czy jak to tam nazwać. Aha. Coś w tym stylu. Nie jestem do końca pewien, czy to tak było, bo to już parę lat temu, ale było. Chce ktoś kupić konto z dostępem do ROS, a za ile? Na którym bossie? Na Lich Kingu. No, na Lich Kingu, no. Ja słyszałem, to była dosyć głośna sprawa. Znaczy nie wiem, czy jakaś super głośna, no ale była o tym mowa nieraz. Ja cię, gościu, mogę zabić. Raczej nie mogę. Dobra, mamy to zrobione. Zresztą z Blizzarda, teraz też jakby fakt, że... co ja tutaj mam? Fakt, że udało mi się dostać te klucze, no bo one od dzisiaj są dostępne, czy tam od wczoraj wieczora, nie? Cześć, mam, mogę się przyłączyć? Jasne, witaj. Nie możesz. Od 8 godzin.
nastrajami i optymizmem w kwestii kluczy do Heroes of the Storm, ale te klucze podobno będą dopiero w 2014 roku, także się nie ma co ten... Przepraszam, od 20 godzin, nie od 8 godzin. Co? Aha, te klucze dostępne? Tak, no o drugiej w nocy się zaczęło. No. Wiesz, miałem iść spać, już ten, mówię, dobra, jeszcze tylko przejrzę sobie strony, te co codziennie przeglądam, idę w Kimę, wchodzę tam na Diablo Fansy, patrzę, Friend and Family, Closed Beta Diablo 3. Mówię, o dobra, nie idziemy spać. Jeszcze jak przeczytałem, że ludzie dostali, wchodzę na Twitcha, patrzę, tam ziomek ściąga, to mówię, zamiast do drugiej poszedłem o 7. W związku z czym jestem bardzo wyspany. A co tam, Flamey? A, tak sobie ciupię, po cichutku. Patrzę, kurde, na tego Profsoulsa i... Z jednej strony fajnie, z drugiej strony ciekawi mnie fakt, że idzie tak dużo zaspoilerować już przed premierą samą, wiesz, samego gameplayu i historii, także... Wiesz, mam mieszane uczucia, no, tak naprawdę. Wiesz co, tak naprawdę w Diablo nigdy nie chodziło tak do końca o fabułę, chociaż jak... tam chodziło o pewien gameplay, wiesz, pewna powtarzalność, która nie nudzi, nie? No, tego się nie da zaspoilować w sumie. Wiesz, no, gdyby to, wiesz, była taka rzecz, no to w sumie nie dawaliby tylko, wiesz, Leorika na samym becie Diablo 3, no nie? Z drugiej strony, cholera, no... Nie chciałbym sobie zaspoilować za dużo, chociaż wiem, że już dużo wiem, kurczę. Wiesz co, Flamey, ja tam wolę spoiler i przetestowaną grę, niż później takie opcje, jak były na początku w trójce. No wiesz co, no, bugów i tak nie unikniesz, nie? Zawsze coś się tam znajdzie, nie? Tak, tak, ale nie chodzi mi o bugi, tylko o to, że wchodzisz do drugiego aktu, a tam cię osa zabija. Aha, no to dobra, to ci się da się przyznał rację. Ja pamiętam, pierwszy akt spoko, tam jeden czy dwa dni cały zrobiłem, wchodzę do drugiego aktu. Osy tam były takie, co wypuszczały takie mniejsze. Lecą te trzy takie mniejsze. A mówię, dobra, jedna to mnie nie zabije. Jeb, zginąłem. No. Okej. Okay. Ja pamiętam, tak się wigirowałem w pierwszym akcie, wiesz, że mnie Butcher po prostu nie umiał w miejscu zabić, nie? Mówię, ale jestem kozak, teraz wiesz, idę do drugiego akta, tam jakaś mucha plujawka, nie wiesz, kurde, strzela z tych komarów i mnie zabija. Mówię, coś jest nie tak tą grą. No. O Jezus, kurczę. To wiesz, demon przerośnięta, nie... tu mucha leci, wiesz, i po prostu ci... Oj, matka jedyna. Trochę to było nie tak. Ale pamiętacie, wiesz, jak wszyscy się podniecali tym faktem, jak Blizzard zapowiedział, że robi ten najtrudniejszy poziom i że wypuszcza najmocniejszych graczy, a potem trzykrotnie jeszcze zwiększa ten poziom trudności, ponad to, co tamci przechodzili, nie? I wszyscy mówili, no nareszcie będzie wreszcie trudno, nie? Przecież wszyscy się cieszyli, że będzie tak trudno. No. Ale wiesz co, powiem ci, że... Kurczę, to jest sztuczne przedłużanie gry, tak szczerze, tak ja się przynajmniej czułem przez pewien okres czasu, wiesz? Znaczy mnie to akurat się bardzo podobało. Tak? Tak. Challenging czułeś, jak cię powiedzmy jakiś, że tak powiem kolokwialnie, mob nasrał pod nogi i obtoczył cię ścianami z każdej strony, a jesteś postacią na HC, tak? Nie grałem na HC. Znaczy nie, wiesz, mnie to się akurat podobało, nie? Ja tam lubię wyzwania, ja się świetnie przy tym bawiłem przez pewien okres czasu. Później już mnie to trochę zaczęło irytować, jak idę, no i niestety nie mogę nic zabić, bo na przykład mają osłonę, to chyba dawały mi śmiertelność. No. I dokładnie. Jest tak, zaczynasz walkę z mobami, wrzucają sobie osłonę, 15 sekund są nieśmiertelne, po czym przez 2 sekundy możesz się pobić i znowu 15 sekund są nieśmiertelne. I tak, aż do śmierci. Twojej zazwyczaj. Pomijam fakt, że niektóre kombinacje tych całych speli, czy tam tych prefiksów, bo to się chyba tak nazywało, i afiksów, nie? Na niektórych mobach były tak... Znaczy, dobrze mówię, tak się chyba to nazywało, tak, nie? Tak, w każdym razie tak, tych magicznych właściwości. Na niektórych mobach były tak przekozackie, ciężkie, że no... Nie dało, ja przynajmniej z tym nie umiałem nic zrobić, nie? No. Wiem. No po prostu, jako że te zdolności były losowe, to czasami takie komba się zdarzały, że bestie były nie do zabicia. Pamiętam, w trzecim akcie były takie skaczące, takie jakieś małe gule. Po prostu jak się temu jeszcze więcej szybkości dodało, no to nie było po prostu opcji, zmiłuj się, żebyś od tego mógł uciec, wiesz. Te z językami. Tak, jest. To charge miało, skakało, robiło. Mówię, nie dało rady po prostu z tymi gościami. Nie. Zbyt dużo, wiesz, nieprzyjemnych. Ale wiecie co, to mi się przypominają gry sprzed tam 20 lat. Gdzie się przechodziło jeden etap na przykład przez tydzień, nie?
I to nie dlatego, że wiesz, że nabierałeś skilla, tylko dlatego, że miałeś w pewnym momencie w końcu ci się, wiesz, poszczęściło. Luck factor, tak zwany. Crusader powiadacie, tak? Jak tym ci się gra? No, miodnie, wiesz, napiernicza jak ma okto. Wiesz, to jest koleś starczą, który robi damage. Mateusz? A nie wiesz, czy pozostałym klasom też dadzą jakieś tam dodatkowe rzeczy? Jak skoro Crusader ma taunta? To on jest jedynym sugerowanym tankiem? Crusader? No. Znaczy wiesz, nie ma czegoś takiego, że on jest sugerowany na tanka, natomiast on jako jedyny ma taunta. Ze wszystkich postaci w grze. A czy pod jaką postacią taunta? Co on dokładnie robi? Tauntuje. Aha, tauntuje po prostu, ciebie, tak? Co? Jakiś AoE taunt, tak? Rozumiem. Tak, tak. Sprawia, że... No to taunt jeszcze wiem, co to jest, tylko na zasadzie tak jak to działa, nie? Co? Sorry, bo... No jak długo to tauntuje, bo wiesz, bo na przykład... 4 sekundy. Wiem, że barbarzyńca... A, 4 sekundy, bo ja wiem, że na przykład barbarzyńca ma tam ściąganie tych... tym szałtem swoim, na przykład jednostek do siebie i tam stunowanie chyba bodajże. To też tak w sumie w miarę jak taunt działa, nie? Nie wiem, no... A czy może nie taunt, ale raczej taki cecek, taki porządniejszy. No ma, ale ja wiesz... Wiem. To, że przyciągnie stwory, które są w kupie, bo i tak wszystkie są obok was. To tak naprawdę nie dużo daje, a tutaj masz tak naprawdę taunta, który sprawia, że stwory cię atakują. Patrz, jak jestem brzydki, atakuj mnie teraz. Bij mnie po twarzy, lubię to. Takie mam pytanko, nie słuchać mojej klawiatury, nie? Nie słuchać. Nie. To całe szczęście. A w co pniesz? A, WoWa sobie na spokojnie. No kurde, każdy z nas streamuje i każdy gra w jakąś grę Blizzarda, to jest piękne. A kurczę... Renoma. Ej, słuchajcie, kurde, Flamey, ty wygraliście w tego, w Smite'a? Smite'a? Wiesz co, dużo osób mi mówiło, żeby zacząć się, wiesz, w to bawić, ale kurde, nie potrafię się do tego przekonać jakoś. No jak, stary, przecież ta gierka jest genialna po prostu. No pewnie. To podoba mi się pomysł z bogami w ogóle, wiesz, generalnie, ale... Musiałbym zobaczyć, wiesz? No popróbuj sobie, to jest jedyne, wiesz, ja jestem w to dobry, kurde. Wiesz, nie, że tam, wiesz, to jest jakiś cud, wiesz, że są takie gry robią. Ale to jest gierka zrobiona pode mnie, ja po prostu tak się w niej dobrze czuję. Chyba w wodzie. No, wiesz, ja w LoLu w ogóle nie potrafię, ja, znaczy wiesz, wiem jak grać i tak dalej, ale to tak się czuję, jakbym dostał pierwszy raz w życiu kontroler do ręki, nie? A, na tej zasadzie. No, nie mogę się przyzwyczaić. No co prawda, no w LoLu jestem duży, wiesz, competitive cup, ja tak to nazywam, nie? Żeby jednak coś osiągnąć, trzeba jednak coś tam troszeczkę... No tym bardziej, że no, ludzie grają w to od lat i żeby dogonić ten poziom, który... Chociaż czasami zdarzają się, kurde, tacy co grają przez lata i dalej, kurde. Grają słabo, chociaż mają milion dobrych rat, ale... Mhm. No nie wiem, jakby... To nie jest kwestia, która gra jest lepsza, ja zawsze to mówię, nie? Ale trzeba podkreślać, bo się ludzie gniewają potem zaraz. No po prostu to jest coś, co mi bardziej podchodzi. Mhm. Ja w to grałem, ale ciekawe, aż mnie Gorgor nauczy. Już nie chcę mi się tego rozkminiać. Stary, to jest proste, jak ja to opanowałem, to każdy może. No. Nie, fajny tam jest to z tymi automatycznym kupowaniem i wybieraniem skillów. No, możesz sobie sam możesz sobie ułożyć nawet jakiś tam kolejność kupowania przedmiotów. Mega rzecz. Słuchajcie panowie, wy sobie wyobrażacie, jakbyśmy grali w pięciu? Wiecie, jak się fajnie w to gra? Ja pierniczę. No pewnie tak jak i w LoLa, nie? No niekoniecznie. Ale nie ma takiej nerwicy, wszystko na spokojnie. No chyba, że tak, no. A wiesz, to zależy od indywidualnego podejścia czasami, tak? Nie no, można kiedyś pocisnąć w tego Spite'a, ja też się do niego tak zabieram już od 2 tygodni. Znaczy, wiesz, to było go trochę na PGA, wiesz, i szczerze powiedziawszy, nie podszedł mi jakoś tak gameplayowo, ale skoro wszyscy tak mówią dookoła, kurczę, że to jest jednak fajne, jest fan, to czemu by nie spróbować, nie? Na tej zasadzie. Tylko kurczę, wiesz, ja mam zawsze ten problem, że najgorszy jest ten pierwszy krok, wiesz, zanim ja się do tego zabiorę, to... Tam podobnie. A, kurczę... Tak spoko, no to naprawdę. Słuchajcie, pogramy kiedyś razem, będzie czas.
Mnie ludzie męczą, żebym teraz Dotę zrobił. Słuchajcie, Dota jest jeszcze trudniejsza od Lola, a ja Lola tak gram, jak miał dwie lewe ręce, więc naprawdę. Nie proście mnie o to. Ostatnio ktoś mi maila napisał, że widzi, że gram, że robię gry na siłę, tylko po to, żeby pokazać. No czasami się robi grę tylko po to, żeby ją pokazać, bo ponieważ mam kanał gamingowy, no to warto, żeby tam... Ale nigdy się nie bawię w jakiś poziom masterski. Chociaż z tego, w Lola zrobiłem kilka, chyba z 8-9 odcinków. I w Smite'a też zrobię, tylko że tu różnica jest taka, że w tego Smite'a... Ja w tego Lola miałem nadzieję, że się nauczę, bez kitu. To ciężko jest. Okazało się, że to nadzieja płonna zupełnie. To za głośno, cały czas mam grę. Wystarczy jeszcze poczekać na Hotsa i zobaczymy, co... Zamieć rzuci nas tym razem, kurczę. No, a cały schemat rozgrywki wygląda dosyć... Dosyć, kurde, interesująco, znaczy zaskakująco casualowo, o tak. No, 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 Gorgon sprzedał mi to info. Będzie casualowy, to się akurat zgadza, ale bardzo promujący jednak gameplay, wiesz, także... Dużo mu troszeczkę obcięli właśnie z takiego właśnie competitive playu, ale dużo też dostanie między innymi takiego danego casuala, gdzie można się po prostu przyjść, odprężyć, nie, i zabawić troszeczkę. Ale wiesz co, wyobraź sobie, na przykład w LoLu, jak ludzie się wkurzają, jak ktoś lami, a teraz wyobraź sobie, że jakby levelowanie wszystkich będzie zależało od gry, wiesz, jak ktoś będzie lamił, to cała drużyna będzie wolniej levelować. Znaczy, patrzę za te gameplaye, to tam w każdym momencie wszystko się może obrócić. Praktycznie tak jak to w Hearthstone jest, to Mateusz chyba wie najlepiej. Ale no. Po tym, co żeśmy oglądali tam z chłopakami, jak byliśmy tam u Cortisa, to kurczę, no... Tym, który pozornie wygrywał, no, momentalnie, wiesz, 10 tak sekund potrafiło zaważyć o tym, żeby grę przegrali, nie? No bo tam trzeba ten... W LoLu masz tak, że jak masz dobre illy, to masz dobry lane, nie? No. A tutaj jak masz dobre illy, to musisz dalej dobrze grać, żeby mieć dobry lane, no. jak zaczniesz... Jakie słowo będzie odpowiednie? Lamić? Lamić? Słabo iść, pójść? No, szukałem takiego wiadomo, co chodzi. Łagodnego. Jak zaczniesz lamić, to po prostu wiesz, przeciwnikowi jest bardzo prosto to... Bardzo prosto to odrobić. Wykorzystać, właśnie. A w LoLu masz tak, że jeżeli w illy dostajesz coś po dupie, to masakrycznie ciężko, przynajmniej z moim poziomem gry, jest wrócić do gry, nie? Jak masz na przykład, nie wiem, 30-10 w killach, to ciężko jest tej drużynie, która ma 10, wrócić do gry z powrotem. A tutaj nie ma aż tak drastycznie, nie było tego tak drastycznie widać, że jest aż taka przewaga, z tym, że oni tam aż takiej dużej przewagi nie mieli, bo faktem na tych gameplayach z BlizzConu było tak, że jedna drużyna miała dużą przewagę, bo tam spuszowała połowę bazy drugiej drużynie, ale znowu kille były dosyć wyrównane zazwyczaj, tam była różnica bardzo małej ilości, jeżeli chodzi o te kille. Ale wiecie co? A nie wydaje wam się, że to jest coś, co strasznie przyciąga do gry, że od czasu do czasu może się zdarzyć taka runda, w której tak odskoczysz od przeciwników, że po prostu robisz totalną rzeźnię na mapie. No to jest trochę fanu w tym, nie? No raczej. Ze strony tej osoby, która robi rzeźnię, to nawet dużo. No. O, trafiłem do Zdormu, no proszę. Powiem ci, w takim Hearthstone, gdzie ja na przykład potrafiłem głupi totem od szamana, wiesz, zbuffować do 9 damage'a, który dwa razy uderza i... Mając swoim bohaterem jeden, wiesz, HP, pokonać gościa, który miał, wiesz, 18 równe. To jest, wiesz, no, taki game changing momentalnie, wiesz, jeden głupi ruch potrafi zaważyć o wszystkim, no nie? No. I to fajnie się raże pokazuje, fajnie się ogląda i to jest naprawdę taki, wiesz, full entertainment, nie? Który... A nóż się może, kurde, gdzieś tam sprzedać, na zasadzie, wiesz...